Trzeci dzień po niepokalanym poczęciu i tajemnicy wcielenia, pewien rodzaj syntezy, jeżeli można tak powiedzieć, czyli coś, co w teologii określa się mianem przebóstwienie, czy mianem przebóstwienia. Jesteśmy może do tego trochę mniej przyzwyczajeni, bo to jest bardziej pojęcie teozis typowe dla teologii wschodniej. Wschodniej niekoniecznie zawsze znaczy prawosławnej, prawda? Bo to jeszcze jest pojęcie sprzed tego podziału na kościół łaciński i kościół grecki. Tak jak już o tym była mowa kilka dni temu, funkcjonowało to w zasadzie od II wieku, łącznie z tym takim klasycznym sformułowaniem Ireneusza i Atanazego, że Bóg stał się człowiekiem po to, żeby człowiek mógł stać się Bogiem. W naszym takim zachodnim rozumieniu bardziej byśmy mówili o usprawiedliwieniu czy po prostu o zbawieniu, ale tak by w kółko o to chodzi dokładnie o to samo. Natomiast myślę, że warto popatrzeć na to właśnie z tej perspektywy jako przebóstwienie, dlatego że mogą nam się otworzyć oczy na pewne sprawy, być może do tej pory dla nas niezauważalne. Mówimy o tym z perspektywy Bożego Narodzenia, w tym sensie, że właśnie to nie jest, trochę tego, żeśmy dotknęli już wczoraj, że to nie jest tylko tak, że to Bóg staje się człowiekiem, Pan Jezus jakby przyjmuje naszą naturę, ale stara się przeciągnąć nas na swoją stronę. I o tym czytamy w Biblii wielokrotnie. Od takich chociażby banalnych stwierdzeń oczywistych, jak w Ewangelii Świętego Jana, że idę przygotować wam miejsce, chcę, żebyście byli tam, gdzie ja jestem, w domu mego Ojca z mieszkań wiele. Święty Paweł, kiedy mówi, że wolą Boga jest to, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wtedy, kiedy w 17 rozdziale Świętego Jana Jezus modli się, Ojcze, sprawa, aby byli jedno, tak jak ja jedno jestem z Tobą, Ty ja w Tobie, a Ty we mnie, aby oni stanowili jedno w nas, by świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Czy też mamy w liście świętego Piotra powiedziane, kiedy święty Piotr mówi, że te wszystkie obietnice są nam dane po to, abyśmy się stali uczestnikami boskiej natury. I to są stwierdzenia takie bardzo tajemnicze, no bo o ile jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jazdę windą w dół, że Bóg staje się człowiekiem, to czy ta winda jedzie też do góry, nie? Czy człowiek może stać się Bogiem i co to w ogóle znaczy? By to jakby zrozumieć, musimy pamiętać o tym, że pełni to też funkcję, to pojęcie do opisu zbawienia. Można to wytłumaczyć sobie w taki sposób. Jeden z naszych braci nie tak dawno miał rozmowę z takim młodym człowiekiem, który przyszedł do niego i powiedział do niego tak, że on tu czyta wszystkich filozofów. Tego brata to zaniepokoiło, więc go tak przeegzaminował. Czyta, rzeczywiście czytał. Nie tylko mówił, ale czytał. No i mówi, że on to nie za bardzo rozumie, o co chodzi z tą Ewangelią. Bo w zasadzie to, co w tej Ewangelii jest, to u tych filozofów jest wszystko. To jeszcze po co jedna książka? A ten mój brat do niego mówi, no jest to bardzo interesujące, co pan tu prawi. To jeszcze proszę powiedzieć, co takiego jest wspólnego w tych Ewangeliach i w tych tekstach, które pan czytał. No a ten chłopak na to, no, że trzeba być dobrym, przebaczać, podróżnych dom przyjąć, wspierać ubogich, tam, troszczyć się o dobro społeczne i tak dalej. On mówi, a to według pana z Ewangelia. Mówi, no właśnie, że tutaj przebaczajcie, właśnie Pan Jezus jako taki ktoś, kto właśnie wznosi się ponad swoją słabość i tak. A ten mój brat do niego mówi tak, to teraz ja panu powiem bardzo brutalnie. Niech pan sobie wyobrazi, że się pan nazywa Rudolf Hess i za 6 godzin pana powieszą, bo pan wypuścił przez komin 1,5 miliona ludzi. I nagle się w panu obudziło sumienie i pan zaczyna żałować, że pan te 1,5 miliona ludzi zabił, a ileś tam milionów jeszcze pan trzymał w obozie za drutami. Tylko ja pana zapytam, i co z tego? Co z tego, że pan żałuje? Wróci pan im życie? Ci ludzie, co ileś lat w obozie siedzieli, to nie będą cierpieć z tego powodu. Jest pięknie, że pan żałuje, no ale co z tego? Na co to komu?
To, co pan zrobił, to się nie odstanie. No i tego chłopaka tak cofnęło trochę. A ten mój współbrat mówi, no i widzi pan. I to jest właśnie w Ewangelii, czego pan nie znajdzie w tekstach filozoficznych. Że w Jezusie Chrystusie nastąpiło takie wydarzenie, że Bóg, nie niszcząc ludzkiej wolności, potrafi odkręcić to zło, co się stało. Nie wiemy, jak to się stanie, ale wierzymy, że przy końcu czasów, kiedy będzie sąd ostateczny, Bóg uleczy rany serc złamanych, tak mówiąc językiem biblijnym. Otrze łzy z każdego oblicza. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało technicznie, ale wierzymy, że tak będzie. I to jest to, co się nazywa odkupienie albo przebóstwienie. Czyli innymi słowy, ta teologia mówi nam, ta teologia przebóstwienia mówi nam, że Syn Boży wstępuje w sam środek ludzkiej biedy, staje się jednym z nas, mówimy solidarny, tylko że solidarny to też tak jest bardzo mdłe, staje się jednym z nas po to, żebyśmy my stali się tacy jak On. Była o tym mowa trochę też wczoraj, dzieje się to w dużej mierze przez sakramenty. To zdanie świętego Leona Wielkiego. To, co było widzialne w Chrystusie, przeszło w sakramenty. Czyli to, że uzdrawiał, nauczał, to jest teraz obecne w sakramentach, w życiu sakramentalnym. Była wczoraj mowa trochę na temat chrztu. Chrztu, który dokonuje zasadniczej, radykalnej przemiany. Mówimy przemiany ontologicznej w człowieku. Po sakramencie chrztu już człowiek nie jest taki, jak był wcześniej. Jakby jego życie jest zorientowane na Pana Boga. Ale coś takiego widzimy również w sakramencie Eucharystii. I może właśnie jej warto poświęcić tutaj kilka słów. Mówimy o tym, że Najświętsza Eucharystia to jest taki pokarm, który nie jest przemieniany w spożywającego go. To jest intuicja świętego Augustyna. Augustyn mówił, że jakby ja ten chleb spożywam, ale nie przemieniam go w siebie, ale ten chleb przemienia mnie w siebie. Ja staję się ciałem Chrystusa coraz bardziej spożywając ten chleb. I to wszystko nam pokazuje, jakby też ta przypowieść, myślę, tak można tak trochę to powiedzieć o tym Rudolfie Hessie, to wszystko nam pokazuje, że jakby zbawienie to jest pewne wydarzenie osobowe, które dzieje się pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Czyli, że ja, konkretny człowiek, muszę spotkać się w konkretnym momencie mojego życia z konkretnym Panem Bogiem. Ja musi spotkać się z Ty. I w tym spotkaniu musi zostać opowiedziana cała historia mojego życia. Wszystkie moje grzechy, wszystkie moje nadzieje, wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje braki, wszystkie moje dziury. Wszystko to musi przed Panem Bogiem wybrzmieć. I to nie dlatego, że Pan Bóg ma wielką kamerę i bawi się w Big Brothera, tylko dlatego, że Pan Bóg wszystko to, co jest we mnie, co jest dziurawe, chce zalepić, a to, co we mnie jest wielkim pragnieniem, to właśnie chcę spełnić. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że to jest historia upadku pierwszych rodziców do góry nogami. Jak pierwsi rodzice rozmawiali z wężem w ogrodzie rajskim, to on ich nie uwiódł tym, nie powiedział im wcale tego, że teraz, proszę bardzo, będziemy nieposłuszni Panu Bogu, tylko powiedział do nich tak, że jak zjecie ten owoc, to będziecie tacy jak Bóg. A oni byli stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo, czyli pragnienie, żeby być jak Bóg, jak najbardziej naturalne, wynikające z ich natury. I potem, kiedy zjedli ten owoc, tak, wiemy o tym, zobaczyli, że są nadzy. To jest też ciekawe, bo w tekście hebrajskim słowo nagi brzmi tak samo jak wcześniejsze określenie węża. Autor natchniony mówi, że wąż był najbardziej przebiegły spośród wszystkich zwierząt. Więc to słowo przebiegły i nagi jest dokładnie takie samo po hebrajsku. Czyli wąż im obiecał, że będą tacy jak Bóg, posłuchali go i stali się tacy jak wąż. Jak Bóg ich pyta w takim razie, coście zrobili, to oni mu nie odpowiadają, bo chcieliśmy być tacy jak ty. Tylko mężczyzna zrzuca na kobietę, a kobieta na węża. A co by było, gdyby powiedzieli właśnie, zrobiliśmy to, bo chcieliśmy być tacy jak ty. Zupełnie inna rozmowa, nie? A człowiek zaczyna kłamać. I w jakim sensie Pan Bóg, patrząc na nasze grzechy również, na te nasze słabości, jakieś lęki, wszystko to chce dotknąć i wszystkiego tego chce uzdrowić, ale musi odbyć się to indywidualne spotkanie pomiędzy mną a tobą. Taką ikoną tego jest chociażby to, co mamy w scenie ofiarowania
Pańskiego, kiedy Symeon bierze dzieci Jezus z objęcia, czyli widzi malutkiego chłopczyka, niemowlaczka. Może nawet płacze w tym czasie, bo jest mu zimno albo coś go zdenerwowało. A Symeon bierze go w objęcia i mówi: moje oczy ujrzały moje zbawienie. I to nam pokazuje, że to nie jest jakby spełnianie jakichś abstrakcyjnych norm, zachowywanie jakichś przykazań, które są nikomu niepotrzebne. Ale to jest spotkanie z kimś, kto nas ostatecznie rozumie, zna nas o wiele lepiej niż my sami znamy samych siebie. To jest tak jak w pierwszym rozdziale Ewangelii świętego Jana. Jezus spotyka Natanaela, nie? Który wiemy, że był taki sceptycznie nastawiony. Jezus do niego mówi: widziałem cię pod drzewem figowym. A on pyta: skąd mnie znasz? Jezus mu jakąś, powiedział mu, dotknął jakiegoś wspomnienia, które były znane tylko Natanaelowi. I w tym człowieku nagle opadły wszystkie łańcuchy. On się poczuł, że wreszcie spotkał kogoś, kto rozumie go w zasadzie bez słów. Dlatego pyta: skąd mnie znasz? Mówimy o tym, że takie spotkanie przebóstwiające człowieka, czyli przyprowadzające go na tą boską stronę mocy, jeśli można tak powiedzieć, dokonuje się całkowicie za darmo. To jest fundament teologii. Bo w nowicjacie mieliśmy zajęcia z ojcem Augustynem Jankowskim, świętej pamięci już, i ojciec Augustyn nam mówi właśnie tak, że jak będziecie studiować dogmatykę, to pierwsze twierdzenie, które się poznaje, to jest to, że zbawienie jest za darmo. To się nie da zasłużyć. To po prostu można tylko przyjąć. Oczywiście przyjmując je, zaczynamy żyć tym zbawieniem, prawda, w sposób konkretny. Ale to nie jest tak, że jak człowiek żyje porządnie, to dostanie, a ci, co żyją nieporządnie, to oni nie mają szans. Dopiero jak się nawrócą, dopiero będą mogli. Nie? Bo jak człowiek zapragnie, to dostanie. Szczerze, z całego serca. Zawsze, kiedy czytacie Pismo Święte, zwróćcie uwagę na to, że jest zawsze spotkanie konkretnego człowieka z konkretnym Panem Bogiem w konkretnej sytuacji. Tam nie ma jakby opowieści dziwnej treści, jakichś traktatów abstrakcyjnych, tylko zawsze jest opowiedziane przez narracyjnie o tym, co się dzieje z danym człowiekiem w danej sytuacji, w danej chwili. I wydarzenie Bożego Narodzenia, ono nam jakby też trochę jest apokaliptyczne w tym sensie, że ono nam pokazuje, jak bardzo blisko człowieka chce być Pan Bóg. Wyobraźcie sobie, jak blisko jest dziecko matki. Dziecię Jezus, jak blisko jest Matki Bożej. Nie? To tak jak między niemowlakiem a matką. Ale potem Jezus w Ewangelii powie, że kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest bratem, siostrą i matką. Żeby ta bliskość, która jest pomiędzy Słowem Bożym wcielonym a Jego rodzicami, jest dostępna dla każdego i każdej z nas. Wystarczy pełnić wolę Bożą, tak jak żeśmy to dzisiaj rozważali. I krok za krokiem człowiek staje się dzieckiem Bożym. To już mówi o tym święty Jan Apostoł. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy dziećmi Bożymi, wiemy, przez uczestnictwo, przez łaskę. Właściwie nie przez naturę, tak jak Syn Boży jest przez naturę, ale przez łaskę. Ale nie zmienia to faktu, jakby, że nasza natura zostanie podniesiona, aby o stopień wyżej. Mamy udział w Jego boskiej naturze. Byśmy chcieli znaleźć jakąś ikonę tego wydarzenia, to tego stanu człowieka, przebóstwienia, to nie ma lepszej ikony niż tak zwana Trójca Święta Rublowa, czyli trzech aniołów siedzących przy jednym stole. Wiemy, że Trójca Święta jest w taki sposób przedstawiona. Jest to dokładnie ikona gościnności Abrahama, czyli ta rozmowa z trzema wędrowcami pod dębami Mamre. W środku pomiędzy tymi trzema jest kielich. Wszystkie reprodukcje są fatalne, ale na oryginalnej ikonie można zobaczyć, że w kielichu jest baranek paschalny. U dołu, na środku tego stołu jest malutki kwadracik, co pokazuje, że to jest stół eucharystyczny. Czyli jakby ci trzej siedzą przy stole eucharystycznym, po środku kielich, baranek. Tam jest drzewo życia, czyli krzyż namalowane za synem. No i oni siedzą przy trzech, prawda, jakby krańcach stołu. Natomiast czwarte miejsce od strony widza jest wolne, bo to jest miejsce przeznaczone dla tego, kto się przed tą ikoną modli, żeby siadł z Trójcą razem do jednego stołu. I to jest taki, można powiedzieć, wschodni, prawosławny obraz przebóstwienia. Boże Narodzenie naprawdę jest apokalipsą. Wtedy, kiedy kończy się świat. W ciągu tych dni tak staraliśmy się zobaczyć Pana Boga trochę może inaczej, niż zazwyczaj na Niego patrzymy.
Jesteśmy u Dominikanów, więc jeszcze na koniec przypomnijmy sobie kawałek z Mistrza Eckharta. Jeden z najpiękniejszych tekstów, jaki wyszedł chyba spod pióra jakiegokolwiek kaznodziei. Kiedy Eckhart mówi, że najpiękniejsze, co człowiek może zrobić, to porzucić Boga z woli Bożej. Może porzucić Boga dla Boga. Czyli te wszystkie wyobrażenia, które ma o Bogu, one nagle okazują się być fałszywe, aby kłamliwe, czy aby nieprawdziwe, nieprzystające do rzeczywistości. I w tym momencie człowiek porzuca je, staje się bardziej wolny, bo odkrywa Boga bardziej prawdziwego. I wtedy porzuca Boga z woli Bożej, tak jak święty Paweł pod Damaszkiem. I Boże Narodzenie jakby czymś takim właśnie jest. To jest takie porzucanie Boga z woli Bożej. Jakby klękamy nie przed Panem kosmosu, nie wiem, kruszącym skały, rozwalającym góry, tylko przed małym niemowlęciem. Wyznajemy wraz z Symeonem, że On rzeczywiście jest Zbawicielem świata, który przyszedł do każdego człowieka. To jest trochę też tak, jakby to powiedzieć, ikona końca świata. No, przez cały czas Apokalipsa nam zapowiada, Adwent nam zapowiada nadejście końca świata, a na końcu tego zamiast rozwalających się skał mamy dziecko płaczące w żłobie. Może to jest zapowiedź oczywiście tego, jak koniec świata będzie wyglądał, jak będzie wyglądał sąd Boży, nasze życie z Bogiem, że to będzie zupełnie coś innego, niż nam się wydaje. Będzie dużo bardziej ciekawe, dużo bardziej wyzwalające na pewno, ale będzie na pewno inaczej, niż nam się wydaje. I dlatego w trakcie tych dni zwracaliśmy uwagę szczególną na to, aby ta służba nasza wobec Pana Boga była bezinteresowna. Żebyśmy się nie modlili dlatego, bo nam jest dobrze, albo odczuwamy szczególną słodkość, czy wypaszamy szczególne łaski. Tylko żebyśmy się modlili, chodzili nam przez świętą, spowiadali się, bo tak trzeba, bo to Panu Bogu się należy po prostu dlatego, że jest Panem Bogiem. Dziękuję Wam za to, żeście przychodzili na te przez te cztery dni. Modlili się razem, że wysłuchaliście też tych nauk. Wspólnie mogliśmy rozważyć Słowo Boże i stało się dokładnie tak, jak święty Paweł napisał do Rzymian, że mogliśmy się nawzajem pokrzepić wiarą. Ja waszą, a wy moją. Także niech za to będzie Pan Bóg uwielbiony.